chodzi, dziecko leje, małe dziecko. To istota jest bezbronna, w ojcu powinna przecież zawsze być ochrona. Matka pije do utraty świadomości, dziecko zamiast świetle wychowuje się w ciemności. Mała się uczy, teoria podaj dalej, z pewnością jej dziecko też będzie katowane. Nauczona gniewu, nie miała w sobie sumienia, była taka jak oni, serce z kamienia. Depresja, agresja, zachowania wynikała, wszystko przez to, że patologię w domu miała. Będąc już w szkole, przemocy używała, na innych się wyżywała, nad sobą nie panowała. Czuła się gorsza, rodzina nie taka jak chciała, na każdym kroku od rówieśników uciekała. Przemoc, agresja to nie jest rozwiązanie, spokój i miłość, tego każdy pragnie. Mówimy o tym głośno, poznaj nasze zdanie, nie bądź obojętny na ludzkie wołanie. Przemoc, agresja to nie jest rozwiązanie, spokój i miłość, tego każdy pragnie. Mówimy o tym głośno, poznaj nasze zdanie, nie bądź obojętny na ludzkie wołanie. Kiedy dorastała, to nic się nie zmieniało, często ludzi biła, kiedy coś nie pasowało. Za wiele wsparcia w swych rodzicach nie miała, imprezy i dragi, robiła to co chciała. By zapomnieć o domu, w alkohol uciekała, uzależnienie ją dopadło, nieciekawa sprawa. Uwielbiała patrzeć na cierpienie innych ludzi, Panie Boże spraw, nie z tej przemocy się wybudzi. Nie chciała się zmieniać, w sumie nie miała dla kogo, nie wierzyła, że może być kiedyś wyjątkowo. Ukrywała swą trudną domową przeszłość, bo była pewna, że rówieśnicy ją skreślą. Kumpela mała domówkę dla bieskich urządziła, w tym naszą młodą dziewczynę na nią zaprosiła. Facet za nią chodził, do piwka coś dosypał, zabrał ją na górę i miała niezły przypał. Ten do ręki i dwie kreski dziecko będzie miała, załamana faktem, że znów po dupie dostała. Przemoc, agresja to nie jest rozwiązanie, spokój i miłość, tego każdy pragnie. Mówimy o tym głośno, poznaj nasze zdanie, nie bądź obojętny na ludzkie wołanie. Przemoc, agresja to nie jest rozwiązanie, spokój i miłość, tego każdy pragnie. Mówimy o tym głośno, poznaj nasze zdanie, nie bądź obojętny na ludzkie wołanie. Dziecko jej się urodziło, jest dana na siebie, facet o niej zapomniał, zostawił w potrzebie, poznała nowego, chciał chłopca wychować, okazał się brutalem. Słuchaj o czym mowa, po nocach chleje, wraca do domu i ją leje, wspomnienia wracają, ona chyba oszaleje. Nie wytrzymuje presji, podnosi na dziecko rękę, ale w jego oczach widzi swoją dawną mękę. Nie chcę powtarzać błędów, wie jak nienawiść smakuje, bierze dziecko w ramiona i je czule obejmuje. Zmienia bieg historii 180 stopni, teraz wie, że od przemocy są już wolni. Po kilku latach wszystko bardzo się zmieniło, masz szczęśliwą rodzinę, o której chodziło. Mocno się stara, co najlepszemu odda, w jego oczach widzi radość, której nigdy nie miała. Przemoc, agresja to nie jest rozwiązanie, spokój i miłość, tego każdy pragnie. Mówimy o tym głośno, poznaj nasze zdanie, nie bądź obojętny.